Krótkie, szybkie, intensywne. Odpocząłem. Krótko i na temat. Nie powiem. Przecież wszyscy wiedzą na Instagramie, że byłem w Dubaju. No może nie wszyscy, bo nie wszyscy mnie na pewno śledzą. Ale w Dubaju ciepło, gorąco. Poza sezonem, bo jest za gorąco. Odpocząłem, tak. Wyczyściłem głowę i z nowymi siłami. Już teraz piąty dzień chyba? Piąty dzień trenujemy. Miła niespodzianka. Myślę, że tak bym to odebrał. Na pewno miła niespodzianka, bo mam swoje lata. Jak widać, nie wszyscy z mojego rocznika i starsi dalej są w reprezentacji. Nie do wszystkich trener zadzwonił, więc tym bardziej to mnie cieszy, że dalej jestem i z tym, myślę, odmłodzonym dosyć mocno składem spróbujemy coś powalczyć. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. Myślę, że już się poznaliśmy. 5 dni to dosyć szybko przebiega, jak się jest praktycznie, może nie 24 godziny na dobę, ale tak 12 godzin na dobę ze sobą. Gdzieś tam cały czas człowiek przechodzi, mija się, czy to na stołówce, czy na treningach. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja myślę, że atmosfera jest bardzo dobra, jest wesoło. Jest kilka osób, które dbają o atmosferę, więc, więc jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. A dziękuję, jest. Zdążyłem gdzieś tam wjechać na warsztat i odnowić kilka części, więc jest okej, nie narzekam. Myślę, że jeżeli nie będzie gorzej, to będę się bardzo cieszył. Tfu, 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 odpukać. O celach jeszcze nie rozmawialiśmy, ale myślę, że mając taką mocną reprezentację i takich mocnych zawodników na poszczególnych pozycjach, cel może być tylko jeden, kolejne zwycięstwa, mecz po meczu pewnie. To jest taki główny cel. Wow, zanim finał Mistrzostw Świata, to jeszcze dużo, dużo czasu i dużo grania, jeszcze cała Liga Narodów przed nami. Dużo podróżowania na pewno, dużo trenowania, dużo meczów. Fajny jeden tydzień na pewno w Gdańsku. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.